kochani, witam was z powrotem na moim kanale, albo witam was na moim kanale, jeśli jesteście nowi, to zostawcie suba. Dzisiaj przychodzę do was z dobrą nowiną, mianowicie moje kosmetyki nareszcie są dostępne w sklepach. Bardzo długo pracowałam nad tą kolekcją, bo ponad rok i zaraz zobaczycie dlaczego, bo jest naprawdę bardzo ładna i jest bardzo dopracowana. I już od dziś, czyli od 5 maja, możecie zakupić moje kosmetyki w Rossmanie, zarówno stacjonarnie, jak i online. Nie mogę się doczekać waszej reakcji, nie mogę się doczekać aż sami je przetestujecie. Ja dzisiaj wam pokażę swatche, opowiem wam czemu takie kolory, czemu opakowania tak wyglądają i ogólnie po prostu trochę wam opowiem o tych kosmetykach. I może na początek zaczniemy od czegoś, o czym w sumie nie mówiłam wam, że będę robić, bo kosmetyki to wiedzieliście, chwaliłam się tym już kilka miesięcy wcześniej. Dużo o tym mówiłam, że będzie kolejna kolekcja kosmetyków, ale nigdzie nie wspominałam, że zrobiłam również własne perfumy, mgiełkę i balsam. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak prezentuje się kartonik, a teraz pokażę wam, co mamy w środku. Tadam! Perfumy są złote, musicie nimi wstrząsnąć, bo macie taki, nie wiem jak to nazwać, jak to nazwać, taki pyłek w środku, który ma imitować złoto. Trudno mi tutaj powiedzieć o zapachu, musicie sami iść i powąchać, bo wiecie, kolory, cień mogę wam pokazać, a niestety nie mam jeszcze takiej technologii, żebyście mogli powąchać sobie moich perfum przez internet, ale mam nadzieję, że opakowanie wam się podoba. I na podstawie tych perfum stworzyliśmy również mgiełkę oraz balsam do ciała. Powiem wam, że ten balsam jest tak intensywny, że jak ja się nim smaruję, to nie czuję potrzeby używania perfum, a jak jeszcze do tego sprzykacie się mgiełką albo perfumami, to macie mega combo. Myślę, że każdy zwrócił uwagę na to, że przepięknie pachniecie. Dobra, tutaj macie z bliska, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda mgiełka i balsam. Mgiełką również trzeba wstrząsnąć. Miałam zarzucane, że zgapiłam opakowanie od Timu X. Słuchajcie, nie zgapiłam opakowania od Timu X. Po prostu robię je również z Ingrid i to jest styl opakowań Ingrid i są inne kolory, są inne nadruki, po prostu opakowania są w tym samym kształcie i można powiedzieć, że są trochę podobne, ale to nie jest tak, że ja od kogoś zgapiłam, bo mówiście mi, akurat jeżeli chodzi o to, to ja tutaj przychodziłam, angażowałam się w to na 100% i sama razem tutaj z grafikiem Bartkiem, którego pozdrawiam, projektowałam opakowania do wszystkiego. No i teraz przechodzimy już do kosmetyków i może zaczniemy od tego, z czego najbardziej jestem dumna i co w sumie widziałam, że na TikToku wypłynęło trochę szybciej niż chciałabym, czyli moja paletka. Prezentuje się ona następująco. Tutaj możecie z bliska obejrzeć sobie, jak ona wygląda. To z przodu, to jest futerko. Ja chciałam, żeby ta paletka przypominała takie notesiki, pamiętniki. Ja pamiętam, że jak byłam mała, miałam bardzo podobny notesik, też różowy, też z różowym futerkiem. Dla mnie jest to mega fajne, ponieważ nie dość, że w środku cienie są bardzo ładne, o czym zaraz porozmawiamy, to jeszcze paletka jest w ogóle śliczna. Widziałam też, że ludzie komentowali, że przecież to futerko będzie się brudzić. Słuchajcie, jak dbacie, tak macie, musicie po prostu dbać. Mi się na przykład udaje i ja mam już tą paletkę od kilku miesięcy oczywiście, bo ja ją dostałam troszeczkę szybciej. I mi to futerko się wcale nie brudzi. Zresztą też możecie odwrócić sobie to w ten sposób i wtedy to futerko jest ochronione przez tył paletki. Ok, i teraz przejdziemy do kolorów. Mamy 16 kolorów, 6 kolorów mamy błyszczących, błyski, a reszta to maty. W poprzedniej paletce brakowało wam takich dziennych kolorów, poprzednia paletka była bardzo kolorowa, a tutaj mamy 5 takich neutralnych, dziennych kolorów, które myślę, że możecie sobie na co dzień używać. A reszta no, jest trochę bardziej zwariowana. Porozmawiamy o tym cieniu. Ten cień nazywa się Euphoria i był inspirowany serialem Euphoria. Ponieważ w serialu Euphoria często właśnie taki cień był używany i chciałam stworzyć coś podobnego, czyli taki transparentny, można powiedzieć, cień jedynie z fioletowym, niebiesko-fioletowym błyskiem. I patrzcie, jaki on jest piękny. W sumie to teraz zeswatchujemy wszystkie po prostu kolorki po kolei. Zaczniemy od koloru Toxic, który jest takim ciemnym kolorem. Nie chciałam tutaj robić czarnego koloru. Wiem, że czarny kolor jest bardzo często używany. Ja też sama ciągle używam czarnego cienia, ale czarny cień macie w poprzedniej paletce, więc tutaj stworzyłam taki bardzo, bardzo ciemny kolor, ale nie jest to do końca czarny. Mamy cień Bambi, który jest takim, wiecie, bazowym kolorem. Cień Eevee. Jak możecie się domyślić, jestem inspirowany Pokemonem Eevee i też moją jaszczurką, która tak się właśnie nazywa.
I tutaj macie wszystkie te kolorki, które są moim zdaniem takie bardziej dzienne, takie dla każdego na co dzień i z nich można stworzyć bardzo ładny, neutralny, codzienny makijaż. Ja sama ich używam do codziennego makijażu, do robienia takiego, wiecie, brązowego smokey eye, czy jakieś kreski nawet z cieniem. Dobra, teraz przechodzimy do kolorowych matów i zaczniemy od różowego, neonowego cienia, który nazywa się Panther, czyli po prostu pantera, bo dla mnie ten cień, kurde, jest 1:1 kolorem, w jakim była różowa pantera. To była bajka, którą oglądałam, jak byłam mała. Następny cień nazywa się Tofu, ponieważ nie chciałam odejść od tego motywu nazywania cieni w mojej paletce, jak moje zwierzęta, więc mamy cień Tofu. Szczerze mówiąc, ten kolor nie ma nic wspólnego z moim psem. Dalej mamy kolor Frogi, czyli żabka, bo cała ta kolekcja jest księżniczkowa, a co wam się kojarzy z księżniczkami? No, żabki na przykład. Jest to taka ciemna, butelkowa zieleń, bo bardzo lubię ten kolor ostatnio. Dalej mamy kolor Botox. Też ten kolor nie ma nic wspólnego z botoksem. Po prostu, nie wiem, botox kojarzy się trochę ze mną, bo jestem botoksiarą, dlatego stwierdziłam, że też musi mieć swój cień, coś co lubię. Ostatni kolor, nawet nie wiem jak nazwać ten kolor, w sensie nie wiem jaki to jest odcień, nie wiem jaki to jest kolor, ale po prostu bardzo mi się podobał. Jak go zobaczyłam na Pantone, to stwierdziłam, że muszę zrobić taki cień. Teraz przejdziemy do tego, co jest najlepsze, bo najlepsze zostawiłam na sam koniec, czyli błyski. Uważam, że błyski są po prostu przepiękne. I pierwszym błyskiem, który wam pokażę, będzie błysk różowy, który nazywa się Queen. Musicie też uważać, bo przez to, że to są, wiecie, błyszczące cienie, one nie są tak mocno sprasowane. I zwłaszcza ten cień Euforia, który na koniec wam, znaczy już go swatchowałam, ale jeszcze raz wam go zaswatchuję, on się bardzo rozwala, więc musicie uważać, jak robicie swatch albo jak używacie to tak delikatnie. Teraz ten cień. Ten cień też jest mega kozacki, zobaczcie. On niby jest brązowy, ale mieni się na taki żółto-zielony kolor i jest też prześliczny. Ja go miałam na tej sesji zdjęciowej, którą wstawiałam, jak zapowiadałam moje kosmetyki, moją kolekcję. I teraz mamy niebieski błysk, który nazywa się Peter, też jak moja szczurka. I on również mocno się kruszy, dlatego mówię wam, żebyście na niego uważali. Dalej mamy troszeczkę mocniej sprasowany cień, który nazywa się Body. Jest on w cieniu fioletowym. Jak widzicie, przez to, że jest on mocniej sprasowany, ten błysk się troszeczkę różni. Dalej mamy kolorek Uzi, który jest najmniej błyszczący, ale ma przepiękny zielony odcień. I mój ulubieniec, czyli Euforia. Dobra, teraz przechodzimy do drugiej paletki i tym razem jest to paletka do konturowania. I mamy tutaj taką trójeczkę, bronzer, róż i prasowany rozświetlacz. Ostatnio mieliście sypki rozświetlacz, więc teraz coś dla fanów prasowanych rozświetlaczy. Tego różu ja już używam powiedzmy około 8 miesięcy. Dostawałam masę pytań i trudno było ignorować te pytania, ale macie nareszcie odpowiedź, to jest róż, którego cały czas używałam. Z rozświetlaczem było różnie, bo wiecie, raz używałam rozświetlacza ze starej kolekcji, raz tego, ale róż mam tylko jeden, więc ten róż był cały czas kapowany. Mam go nawet aktualnie na sobie, więc możecie sobie zerknąć, jak się prezentuje. I teraz tak, tutaj mamy bronzer, jest on w takiej chłodnej tonacji, ale nie za bardzo chłodnej. Ja na przykład jestem fanką bardzo chłodnych bronzerów, a rozumiem, że nie każdy jest, dlatego robiłam go bardziej dla was. Mój ukochany róż. Ja naprawdę jak tego różu zaczęłam używać, jak tylko dostałam pierwszy sample, to wszystkie inne róże poszły w odstawkę. No i mamy prasowaną wersję mojego kultowego rozświetlacza Pina, który nazywa się Pina 2. Prosiliście o produkt do konturowania, dlatego wyprosicie, ja wam daję. Teraz przechodzimy do korektorów w tej kolekcji. Tego nie było w ogóle w poprzedniej kolekcji. W tej kolekcji zdecydowałam się stworzyć korektory dla was. Mamy je w trzech odcieniach. Prezentują się one następująco. Korektory są bardzo kryjące. Jak wiecie, ja jestem fanką mega krycia i używam bardzo dużo korektorów. Spod mojej ręki nie mogło wyjść coś, co nie ma super krycia i super trwałości. Słuchajcie, i tutaj mała wtopa, ponieważ nie po kolei.
zrobiłam te swatche. Tutaj macie odcień numer 1, odcień numer 3 i odcień numer 2. Następna rzecz to mój własny eyeliner. Jest to eyeliner w pisaku. Teraz wszyscy fani płynnych eyelinerów będą smutni, ale ja preferuję takie, nimi mi się łatwiej rysuje, bardziej precyzyjną kreskę. I cóż ja mogę wam więcej powiedzieć? No był przeze mnie testowany, ja go używam na co dzień, mi się nim bardzo fajnie, szybko i sprawnie rysuje ładną kreskę. Jeżeli chodzi o to, jak ten produkt się trzyma, no to również przez cały dzień mam go na oku i nic się z tą kreską nie dzieje. I teraz już ostatnie trzy produkty, czyli produkty do ust. Mamy tutaj dwa błyszczyki i jedną matową pomadkę. W tamtej kolekcji również brakowało mi matowej pomadki. Dużo osób narzekało, że co dla fanów matu, co dla fanów matu, więc teraz dla fanów matu mamy idealny według mnie odcień nudowy. Jeżeli chodzi o błyszczyki i ich kolory, mamy odcień Cosmic 2, ponieważ z tego co ja zauważyłam, kolorem w poprzedniej kolekcji, jeżeli chodzi o błyszczyki, które najbardziej przypadł wam do gustu, był kolor Cosmic, dlatego stworzyłam drugą wersję, która ma nieco inny odcień. Mamy tutaj troszeczkę więcej niebieskich i fioletowych drobinek, tam było trochę więcej różowych. Jeżeli chodzi o zapach, to również pachną pięknie, tak jak błyszczyki z pierwszej kolekcji. I mamy odcień Cosmic 2. Wiecie, co jest fajne? Że nawet jak zmyjecie ten błyszczyk albo wam się zje, to i tak zostawia wam takie malutkie, brokatowe elementy na ustach. A teraz przechodzimy do drugiego błyszczyku, mojego ulubionego w ogóle, chyba błyszczyku ever. Jest to odcień Princess. I słuchajcie, historia tego odcienia jest taka, że chciałam zrobić turbo przeźroczysty, brokatowy błyszczyk, ale po prostu, żeby te kawałki brokatu były duże, żeby ten błyszczyk się świecił, żeby ten efekt taki, wiecie, wilgotnych ust był po prostu maksymalny. I sama pojechałam do fabryki i sama poszłam do laboratorium i wsypywałam różne brokaty do, wiecie, takiej gotowej bazy, takiej przeźroczystej bazy. Wsypywałam różne brokaty, tylko się pytałam, czy ten brokat może być dodany do błyszczyku. Jak usłyszałam zgodę, to wsypywałam troszkę mniej, troszkę więcej i można powiedzieć, że ten błyszczyk ja sama stworzyłam, ale do takiego stopnia, że sama nawet siedziałam w laboratorium i go tworzyłam i mieszałam, dlatego jest on tak w 101% by me. To jest błyszczyk, który ja ostatnio nosiłam najczęściej, również miałam, zawsze jak go miałam na sobie, miałam bardzo dużo pytań, skąd jest, jaki to odcień, gdzie go kupiłam, no to teraz już wiecie, gdzie go kupić. Słuchajcie, ten błyszczyk komukolwiek go nie pokażę, każdy jest zakochany. Moje koleżanki mi się pytały, czy szybciej im nie załatwię przed wyjściem kolekcji. Okej, okay, i teraz mamy już ostatni produkt, czyli matową pomadkę, którą przed sekundą nałożyłam, dlatego jeszcze nie jest do końca matowa, musi chwileczkę zasnąć. Pomadka w odcieniu Well. Jest to moim zdaniem idealny nudowy kolor. Jest to kolor, który ja najczęściej noszę, jeżeli się decyduję akurat na matową pomadkę, na matowe wykończenie i na nudowy kolor. Dlatego mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu. I to było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że kolekcja wam się podoba. W opisie tego filmu znajdziecie link, przez który możecie sobie ją zamówić online lub możecie wybrać się do najbliższego Rossmana sprawdzić, czy tam ją dorwiecie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.